związku z budową ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego kierowcy muszą przygotować się na spore utrudnienia w rejonie ulicy Wrzosowej w sąsiedztwie Ronda Czwartaków. Wynika to z konieczności realizowania kolejnych etapów ich modernizacji. Zmiana polegać będzie na tym, że zostanie tam wprowadzony ruch wahadłowy, który w pierwszym etapie przez kilka najbliższych dni będzie kierowany przez pracowników budowy, natomiast następnie zostaną zainstalowane sygnalizatory, które tym ruchem będą sterować. Spowodowane jest to faktem, że na ulicy Wrzosowej istnieje konieczność wykonania przykanalików kanalizacji deszczowej w poprzek tej ulicy, stąd też konieczność wprowadzenia tak zwanego wahadła. No i w dalszej kolejności oczywiście wykonawca będzie budował nowe wloty ulicy Wrzosowej do Ronda Czwartaków, jak i ulicy Wojska Polskiego od strony południowej, dlatego taka organizacja ruchu jest konieczna. Inwestycja znajduje się na końcowym etapie realizacji. Do tej pory został już wykonany ciąg główny ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Do zrobienia pozostaje jeszcze położenie przez wykonawcę tzw. warstwy ścieralnej asfaltu, warstw bitumicznych na ciągach rowerowych, wykonanie prac brukarskich oraz montaż sygnalizacji świetlnej. Prace budowlane mają potrwać do końca maja bieżącego roku. Inwestycja jest współfinansowana w wysokości 85% z funduszy europejskich z programu Polska Wschodnia.